drodzy, dzisiaj święto wniebowstąpienia. Chcę wam przeczytać tekst z Dziejów Apostolskich. Im też po swej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraela? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddala ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu patrzycie w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przybędzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Prosimy o błogosławieństwo dla tego słowa. Amen. Drodzy, we współczesnym świecie nie jest łatwo mówić o wniebowstąpieniu. Bo można by zadać pytanie, czy Jezus był pierwszym kosmonautą? Myślę, że te opisy, które występują zarówno w Ewangelii Łukasza, jak i w Dziejach Apostolskich, pisanych przez Łukasza, są opisaniem przestrzeni, w której Jezus, Boży Syn, powraca do siebie. Jest to symbolicznie nazwane niebo, ale jest to na pewno miejsce, w którym jednoczy się ze swoim Ojcem. Myślę, że ten dzisiejszy tekst Dziejów Apostolskich fenomenalnie to pokazuje. Z jednej strony uczniowie wpatrzeni w górę oczekują czegoś szczególnego. I nagle słyszą głos: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Nie stójcie. Ruszcie w świat i zwiastujcie Ewangelię. Dostaniecie ducha. I macie opowiadać o tym, co czynił Jezus z Nazaretu. Ten, który się urodził, zmarł na krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstał i wstąpił do Ojca. Tak właśnie powinniśmy patrzeć na ten tekst. Mamy iść z tym przesłaniem, że właśnie Jezus jest tym, który wyznaczył nam drogę, którą i my, idąc za Nim, ruszymy. Drogę ku Bożej przestrzeni. Przestrzeni, którą Bóg przygotował dla nas, ludzi. A więc mężowie galilejscy, niewiasty galilejskie, nie stójcie, ale idźcie w świat i głoście swoim życiem Ewangelię. Tego właśnie życzę wam wszystkim. Wielkiego głoszenia Ewangelii. Swoim życiem. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za Jezusa z Nazaretu, za wszystko, co dla nas uczynił,
za Jego życie, za śmierć na krzyżu, za zmartwychwstanie i pusty grób i za wniebowstąpienie, tą drogę ku powrotowi do Boga, którą i my, żyjąc tą nadzieją, mamy nadzieję odbyć. Daj nam też siłę, abyśmy potrafili w tym świecie być wielkim świadectwem, że opłaca się żyć z Bogiem, a nie bez Boga, i że opłaca się być świadkiem Jezusa z Nazaretu. Amen.